Tomasz Olbratowski. Nie powiedzielibyśmy. I tyle. Zdaniem Kazimierza Marcinkiewicza specsłużby rządzą Polską. Ojej, pomylił pan Kazimierz siebie z Antonim Macierewiczem. A to nie trudno, Marcinkiewicz, Macierewicz, specsłużby, każdy może się dziabnąć. Dowiedzmy się, co to są te służby specjalne, które rządzą Polską. Są to ABW, BOR, PKP, MPO, POPSL. Nazwa służb specjalne pochodzi stąd, że nie powinno nas specjalnie interesować, co robią. Bo oni wykonują takie, wiecie, tajne zadania. Sikają obcym agentom do baku, zmieniają podejrzanym lekarstwa, karmią obserwowanym krety w ich ogródkach. Takie tam robią przeciwnikom złośliwości nielegalne. Jedną z takich służb jest Centralne Biuro Antykorupcyjne i pan Marcinkiewicz stwierdził, że CBA jest w Polsce niepotrzebne. I to jest racja, no bo w Polsce antykorupcji nie ma. No to po co biuro, nie? Bo przeczytałem, że na kilkaset ujawnionych w ostatnich 10 latach dużych afer korupcyjnych, przetargowych, tylko jakieś 40 trafiło do sądu. I sądzeni są ci, którzy nie podzielili się z organami wymiaru. I dobrze im tak, bo chciwa pazerność powinna być ukarana. Kazimierz Marcinkiewicz powiedział, komentując aferę podsłuchową, że polskie służby specjalne zasadziły się na polityków. Owszem, to prawda, zasadziły się, bo widocznie słusznie uznały, że politycy Polsce szkodzą. I trzeba strzepać parę tyłków. Czyli cieszmy się i radujmy, mamy bardzo dobre, patriotyczne służby specjalne. Postawmy na ich czele kogoś dobrego, zacnego, dajmy mu dużą pensję, na przykład jakiegoś felietonistę i niech sobie specsłużby rządzą. Gorzej nie będzie.